Cześć, witam na krótsym kanale, gramy w gierkę Plasma, czyli tak jak widać, Your Engineering Playground jest to plac zabaw dla inżynierów, gierka, która bardzo mi się spodobała, bo ma tyle ukrytych funkcji i taki potencjał, że jeżeli ona się faktycznie rozwinie, no to ja na pewno będę wiele, wiele godzin w nią cisnął. Generalnie chodzi o to, że wszystkie rzeczy można sobie zaprogramować i to można wykonać w grze, więc możemy budować, krawcić i rozwijać swoje skile inżynierskie. Tutaj mamy teraz taki szybki tutorial, żeby pokazać, jakie są funkcje gry, ale jeżeli Wam się spodoba, to ja spróbuję coś własnego stworzyć. Mamy RC Car Controller, czyli taki pojazd, taki jak ten, który możemy sterować. Mamy guzik, włącznik. Włączamy światełka jak widać światełka się zapalają. Gdzieś tu się dało chyba inaczej jeszcze tą myszkę sterować. To nieważne. Widzicie światełka zapalam. Tu mam jakiś fi podpięte. Tu mam kontroler który zapewnia nam działanie tego samochodzika. No i mamy taki kontroler który mogę widzicie kręcić w lewo w prawo w dół to jadę do przodu to mogę jechać do przodu. Tak I trzymając Alt mogę się rozglądać. nie? No i widzicie, mogę tu fajnie sterować tym autkiem, gdzieś nim tam pojechać, więc jedziemy nim daleko w cholerę, bo w końcu się fajnie pobawiłem. Ok, to jest jeden z przykładów. drugi przykład to mamy takiego robocika. Jeżeli nacisnę klawisz R, to on przechodzi do statusu, że tak powiem, z uśpienia projektowego do jakby obszaru działania. No i zobaczcie, co oni tu fajnego zrobili robocik manuszki. Każdą z tych rzeczy można wykonać samemu, plus funkcje jakie on wykonuje zostały zaprogramowane w kontrolerze, który ma podpięty gdzieś schowany. Nie widzę gdzie ten jego kontroler jest podpięty teraz, ale gdzieś tu ma geoski tranego, a tu jest chyba podpięty, z dźwiękiem. Dobrze, tutaj mamy do not touch. Jeżeli nacisnę R, mamy rakietę, poleciała. Jest napisanie dotykać, a ja oczywiście dotknąłem. Lecimy dalej. Mamy tutaj pierwszym klawiszem myszki, mogę podpiąć, widzicie, kółko do autka. Więc jeżeli wezmę, przytrzymam pierwszy klawisz myszy, to mogę śmiało podejść i w dowolnej pozycji, krzyżykiem zaznaczone, umieścić sobie, gdzie chcemy te kółko zamontować. No wiadomym jest, że my umieścimy centralnie, żeby nie było, a następnie klawiszem R odpalamy autko. I zobaczcie co w tym autku jest. W autku jest możliwość zadokowania, czyli mogę wsiąść do takiego autka, które też mogę calutkie sobie sam zbudować. Jak tylko sobie to wyobrażę, to tak będzie. Mogę odpierać tutaj fajnie przód. Mogę zapalić lampki z przodu. Lampy widzicie, zapalają się, tak? Widzicie. E, Wsadem drive'ować, tak? Czyli mogę na przykład się rozpędzić i rozjechać naszego fajnego robocika. Dobra, tu jest już fajnie rozjechany, sobie cofniemy. No, klawiszologię muszę trochę poćwiczyć. Dobra, zobaczmy, co jest dalej. I wychodzi się klawiszem F i tutaj mamy kontroler. A, trochę za blisko stanąłem. Mamy hand gestures, czyli możemy, widzicie, różnym układem serwomotorów czy też siłowników ustalić jakieś pozycje dla danego obiektu. I tu jest właśnie przykład, że jeżeli nacisnę pierwszą pozycję, to jest łapa otwarta. Drugą pozycję to jest dwa paluszki, trzecia pozycja to dajcie mi lajka pod filmikiem i rok. O, rakieta się znalazła. Lecimy dalej. Klawisz M e pozwala nam teraz na zmianę wszelkich rodzajów ustawień danego obiektu. Możemy zwiększać masę detalu, żeby był cięższy, lżejszy, możemy zmieniać tarcie, możemy zwiększać, bądź zmniejszać odbicie, zmienić nazwę, zapisać ustawienia urządzenia gdzieś tam na przyszłość. Mamy możliwość włączenia, żeby był stan włączony, stan wyłączony. Gdybyście lepiej to widzieli, zostawię sobie stan włączony. Mamy intensywność światła. Zwiększamy, zmniejszamy. Może dajemy sobie na maksa, żebyście widzieli. Zasięg oświetlenia też na maksa. I kolorystykę też mogę zmieniać. Prawda? Wygląda to nieźle. Jakiś tam kolory. Ja lubię pomarańczowy, więc dajemy sobie pomarańczowy w kolorach krótszego kanału. I tak to wygląda. Tyle, że te wszystkie rzeczy, które są wymienione tutaj, state czyli status, intensywność, zakres i kolor e, oraz masa, friction, bounce i tak dalej, wszystkie parametry obiektów jesteśmy w stanie zmieniać na bazie programowania. To znaczy, że jeżeli ja sobie zaprogramuję, że tu ma się włączać. Niebieska lampka, to lampka będzie świeciła na niebiesko. Jeżeli tu włączę, że mam mrygać, to będzie nam mrygała na niebiesko. A tu mogę zmieniać, żeby na przykład intensywność się zmieniała, kolorystyka przechodziła w tęcze i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić samemu. Przechodzimy do bardziej zaawansowanych rzeczy, czyli drzwi. Jak coś tu nie działa. No właśnie, nie działa. Bo musimy zaprogramować program. I tutaj są właśnie tego typu kontrolery. Jak nacisnę klawiszku, mamy krótki tutorial, który nam pokazuje, że przycisk w momencie kliknięcia, press, powinien nam dać funkcję do drzwi, które wykonają opcję otworzenia. Prawda? Proste? Tu jest wejścia po lewej strony, wyjścia z danej czynności po prawej strony, więc wychodzimy jako, jeśli wciśnięty to. Otwiera. Git, git. Naciskam, pyk otwarło się zarąbiście. Oczywiście, jeszcze trzeba zaprogramować zawiasy dla drzwi, w którym kierunku, z jaką siłą, z jaką prędkością to wszystko się da. Mamy gierkę Ponga. Mamy dwa głośniczy, napis ping. Możemy sobie dać start i odpalić gierkę, a kontrolerem mogę widzicie sterować nawet taką wbudowaną gierką. Piękne. Piękne. Jak oni to zaprogramowali, chciałbym się dostać do tego kodu, ale tutaj chyba nie da się. Nie da się dostać do kodu. No dobrze. Tutaj mamy Plasma in Early Access. Można dodać jakieś grafiki, na przykład swojego kanału. Mogę też wyłączyć oczywiście taki telewizor, żeby się nie wyświetlało, bo po co? Tutaj mamy zamykanego laptopa. Zobaczcie, jakie fajne. Watch Camera Feed. Watch Camera Feed, co tu jest? Progress Report, bla bla bla. No dobra, ale coś tu muszę nacisnąć, spacja, enter, coś tu wyje, nie tak, F1, coś, coś mi tu wyje, ale this is hidden message from brave engineers that pressed random buttons, did you find the cave of developers yet? Czy musimy znaleźć um, jakieś tam jaskinie deweloperów? Ciekawe, ciekawe, nie znalazłem. Send your feedback. Tego nie chcę naciskać, bo mi to zaraz przeskoczy mi do Discorda, przeskoczy mi do e, Twittera, a nie chcę teraz minimalizować. Myślę, że możemy wyjść z tego pokoju. Co tu jeszcze? Ramki powiesili. Widzicie? A tutaj jeszcze jest jakiś receiver. Co to, to jest? Nie wiem, jakiś kontroler. Dobra, to nieważne. Tutaj mamy... Aha, czyli to jest jakiś kontroler pod Wi-Fi. Tu mamy lampkę, ale lampka też jest zrobiona ręcznie, czyli oddzielnie jest ta lampka, oddzielnie jest ten trójkąt, oddzielnie rurka taka, rurka taka i podstawa, no i przycisk też wszystko oddzielnie poustawiane i jakieś tam podzespoły. A krzesło? Krzesło też oczywiście samemu zrobili, tak więc widzicie, tych obiektów jest bardzo dużo. Mamy kolejny przykład. Mamy taki miernik, który wskazuje nam, jaka jest nastawa danego obiektu. Mamy jakąś tam kulkę, która świeci. I mamy możliwość zmiany pory dnia. I to jest zajebiste. Patrzcie. Lubicie grać po ciemku? O jak to pięknie świeci. Ja wiem, że na YouTubie to słabo widać po ciemku, więc wracamy sobie do godziny porannej. O, taka lekka niebieskawa. Office, czy biuro, obstacle, kurs. I mamy building area. Przejdziemy sobie do building area. Tutaj mamy jakieś tam jeżdżące sobie ludziki. O, mogę prędkość im zwiększyć, niech, niech się cieszą z życia. I mogę wyłączyć. A co więcej, mogę nawet tutaj wsiąść, jakbym chciał. Nie? Tylko, że największy problem jest taki, że jak ja tu wejdę, dali nie dla gości, a szkoda. Dali nie dla gości. No nic, to jest fajne. Ten robocik, zobaczcie. Jak go włączę. To jakiś inżynier zaprogramował go w taki sposób, że on będzie za nami łaził cały czas. Czyli pobiera sobie proximity skanerem, czyli skanerem zbliżeniowym, gdzie znajduje się obiekt, i on wykonuje ruchy wszystkich tych macek tylko i wyłącznie po to, żeby za mną poleść. Super opcja. I on tak cały czas będzie za nami podążał, więc niech sobie tutaj przyjdzie. The House of Sketch. Co my tu mamy. Zadanie pierwsze. Mamy jakieś schematy, z których możemy się tak naprawdę uczyć. Widzicie, że możemy usuwać połączenia w momencie, kiedy na nie podjedziemy, na przykład prawym klawiszem, tak? Jeżeli damy toggle, to znaczy, że każde naciśnięcie będzie włączało bądź wyłączało obiekt. Mogę na przykład zrobić, że w momencie, kiedy. Wyłączmy, w momencie, kiedy puszczę przycisk, to wyłączy się. Napis, możemy zmieniać kierunki ścieżek, żeby było ładniej, a w momencie, kiedy naciskam, to się włączy. Dla przykładu, efekt tego będzie taki, że jak będę trzymał ten klawisz, to się świeci, a jak puszczę, to znika. Jak naciskam, to jest takie miganie. Trzymam, świeci się, puszczam, znika. Proste, proste. Dobra, przechodzimy do szkolenia numer 2 z tłumaczeniem. Mamy komponenty po lewej stronie, które możemy wykorzystać. I mamy zaprogramować lampę. Mamy dwie lampy i przycisk, oczywiście. Lampa nie działa. Czy możemy dać lampę? I możemy spróbować lampę LEDową. Więc damy sobie lampkę i damy sobie lampę LEDową. Efekt będzie tego taki, że w momencie kiedy naciskam. To będzie się zapalała lampa LEDowa, ale się będzie wyłączała jak puszczę. A dodatkowo mogę wyprowadzić też drugą ścieżkę, że w momencie kiedy nacisnę, to będzie się toglowała sama lampa. Tu widzicie, mogę zmieniać też te intensywności, ale do tego przejdziemy później. Efekt. Naciskam, zapalam lampkę, a tamta będzie tylko migała jako sygnalizator, że został naciśnięty guzik. Co więcej. Mógłbym jeszcze zrobić tak, że w momencie naciśnięcia tego guziku, ale nie mam tutaj tych kontrolerów, mogę przejść sobie do zmin na kolor, kolor LED-a i zmieniać mu na przykład kolor, tylko muszę mieć tutaj jeszcze taki dodatkowy moduł, ale to później przyjdzie. Dobra. Szkolenie trzecie. Mamy motora. Motor, który jak naciskam, to widzicie, on się kręci. Więc mogę zaprogramować go w taki sposób, że na przykład zwiększę mu prędkość na, to jest generic, czyli możemy dać mu na, stop, nie, to jest generic, tak? Target speed maksymalny, nie wiem jaki jest target speed. Dajmy mu na przykład na 1005, tak? 1005, kiedy naciskamy, kiedy puszczamy przycisk, on z powrotem wróci do zera, czyli się zatrzyma. Efekt. Fajnie zapiernicza. Puszcza mi, zwalnia i się zatrzymuje. Ok, kolejna rzecz jest taka, że mógłbym też zmienić jego akcelerację. Możemy dać na przykład na 30. Możemy obrócić kierunek rotacji. No i w sumie na razie tyle, tak? To, to jest forma nauki. Widzicie, obraca się w lewą stronę. No trzeba troszeczkę angielski znać, więc w razie jakbyście to mieli jakieś pytania, to ja służę pomocą. Szkolenie numer 4. Mamy suwaczek, który zmienia nam prędkość i jest jeszcze jakiś tam reflektor LEDowy. Slider możemy ustawiać w zależności od pozycji, od 0 do 100% mocy. Dzięki temu możemy deklarować prędkość obrotową naszego tutaj urządzenia. Nie? Pozycji teraz znajduje się na 0, ale możemy zmieniać ją do 100 mapowanie pozycji myszki wertykalne bądź horyzontalne, oznaczenie kolorystyczne przy, przycisku, no dajmy na zielony, żeby tam zmienić troszkę, nie? E, no, ale mamy jeszcze LCD. Connect the slider output position to the connected property of LCD value. I teraz widzicie, w momencie kiedy mam output position, czyli pozycja wyjściowa dla slidera, czyli w momencie kiedy zmieniam tym suwakiem tym, em, jego pozycję, on będzie zmieniał swój status od 0 do 100%. I on będzie zapisywał tą pozycję do motora, który będzie jednocześnie deklarował jego prędkość. Ale dodatkowo chciałbym, żeby się ta wartość wyświetlała. Więc mamy ekran LCD, jego status jest aktualnie włączony, ale jego content, czyli zawartość wyświetlacza jest zero. Więc jeżeli ja mu dam tutaj, że ja chcę, żebyśmy wyświetlał content jako wartość output position, wówczas. Mogę mu dać, żeby wyświetlał wartość numeryczną, na przykład 1,2 w postaci procentowej. OK. I on będzie mi zmieniał zawartość kontentu ekranu LCD w oparciu o dane, które będą wychodziły ze slidera. Efekt. Widzimy 0, zmieniam aż do 100%. Proste, jasne, zrozumiałe. Myślę, że tak. Przechodzimy krok dalej. Percentage mapper. Dobra, mamy slidera. Zielone oznaczenia kwadracików są to bramki logiczne, czyli coś musi zmapować, żeby coś tam mógł innego zrobić. Wówczas wyślę jakąś daną do innej opcji, tak. E, cóż mamy zrobić? Mamy połączyć number, czyli liczbę z percentage mapper do content property of lcd czyli dajemy tutaj do contenta i teraz tak w momencie kiedy wychodzi nam pozycja od 0 do 100% mają mapować Będzie nam zmieniał pozycję od 0 do 100 i zmieni nam kontent ekranu LCD. OK. Efekt jest tego taki, że zobaczcie. Ech. Jakby to jeszcze raz wyjaśnić? Mamy tak. <laughs> Mamy slider. Slider zawsze będzie nam zwracał pozycję od statusu 0% do 100%. Jasne? Więc on jako wartość wynikową ma od, wartość od 0,00 do 100,00. A co jeśli ja bym chciał, żeby na ekranie wyświetlała się totalnie inna wartość przeliczona przez jakiś mnożnik albo przez jakąś wartość od 0 do 1? Wówczas musimy dać percentage mapper, czyli zadeklarować mu, że jakiś procent to jest jakaś wartość i 100% to jest inna wartość, bo to jest percentage mapper. Dla niego aktualny status to jest 0,0%, tak? Ona się będzie zmieniała w zakresie od from 0 do zakresu 500. Możemy wpisać do 999, od 1 na przykład, nie? Wtedy dla niego 1 to jest 0%, a 999 to jest wartość 100%. Przy czym ta Wartość zostanie zwracana bezpośrednio na target speed. Czyli, jak ja bym chciał dać na przykład tutaj 9, no, no może dajmy 5000. 5000 od faktycznie od zera. Wtedy mogę zdecydowanie bardziej przyspieszyć prędkość naszego motora. Jest z jednoczesnym oczywiście wyświetlaniem kontentu jako zawartość liczbową. Efekt. Mogę dojechać nawet do 5000. Zobacz jaka prędkość światła. Na samym sliderze, gdybym to zrobił, czyli pominął na przykład PCT mapper, wówczas miałbym sytuację, w której target speed deklarowany byłby przez output samego slajdera. Żeby to było dla Was jasne, zrobię Wam tu ścieżki. Wtedy możemy zmieniać tą wartość od 0 do 100%, gdzie dla niego 100% dla samego urządzenia jest zadeklarowane w samym urządzeniu więc musiałbym teraz mieć w tutorialu możliwość wejścia tu klawiszem Q, czego nie mam tutaj możemy zmieniać tylko i wyłącznie na razie kontroler ale tu można zadeklarować jaka jest stuprocentowa wartość urządzenia i wtedy slider ma sens a mogę to obejść poprzez zastosowanie właśnie percentage mappera jako target speed i tutaj content dajmy nawet na 999 tysięcy i zobaczcie, jak to będzie zapierdzielało. Zaraz mi wyleci przez ekran. Jest tak szybkie, że, że obraca się w przeciwnym kierunku. Nawet 28 tysięcy to jest max. O, widzicie? Powolniłem. Zbyt dużej prędkości już mi się nawet nie wyświetla na ekranie. Po prostu mamy wrażenie, że się bardzo powoli kręci. Ale wyłączę, żeby nie było. Przechodzimy dalej. Tłusteczka. Mamy slidera, który też jest od 0 do 100%. Widzicie? Od 0 do 100%, tylko muszę go obracać lewo i prawo. To jest nawet nie od 0 do 100, tylko od 0 do tam 270. I teraz robimy tak. Nasze urządzenie może być range testerem. Wówczas dajemy różnego rodzaju teksty, które będą wywierane. W zależności od tego, jaka wartość została osiągnięta w danym limicie. Tłumacząc, mamy noba, to jest nob, czyli ta pozycja sterowalna. Możemy deklarować mu jakieś wartości. Jego zakres jest analogowy, czyli um, deklaruje wartość od 0 do 100. Z tego co pamiętam, musiałbym to jeszcze zweryfikować. Możemy to w sumie sprawdzić, jeżeli mamy screen. Przerzucimy tutaj na content, żebyśmy zobaczyli ile on faktycznie wyświetla. Tak, od 0 do 100%, widzicie? 0 do 100%, przy tym dla niego 100% to jest pozycja ostatniej kropki i tu są jakieś tam dodatkowe kropeczki, nie? Więc pozbywam się tego połączenia. I... Deklaruję, że wartość ma być testowana za każdym razem, kiedy obiekt wysyła sygnał. Obiekt nie wysyła stale sygnału. To jest bardzo ważna informacja. Sygnał zostaje wysłany w momencie, kiedy ja ruszę go nawet o milimetr. Jasne? To znaczy, że jak ja nastawię na 100% i coś by się tam w tle działo, to on już tej wartości nigdy nie będzie cały czas próbkował, bo nie starczyłoby na mocy obliczeniowej komputera, żeby on co pół sekundy próbkował. Da się próbkowanie zaprogramować w określonym czasie, ale to też trzeba zrobić oddzielnie. Więc on sygnał wyśle za każdym razem, kiedy my dotkniemy naszego noba. Więc w momencie, kiedy do, dotkniemy, on wyśle test lub jak się zmienimy wartość value, on też em, wykona test, ale jednocześnie zadeklaruje nową wartość, która powinna być poddana testowi, czyli value. Następnie deklarujemy górny limit upper limit 66%, dolny limit 33%, co znaczy, że wszystko, co jest poniżej dolnego limitu, czyli od 0 do 33%, zwróci nam tą wartość, under, czyli under limit, zgodnie z limitem, czyli pomiędzy 33% a 66% zadeklaruje nam tą wartość, a w momencie, kiedy będzie powyżej, powyżej wartości upper limitu, czyli górnej granicy, wyświetli nam się over. Oczywiście tu jest wpisany tekst, ale ja mogę na przykład dać dźwięk tak Mogę dać jakiś alarm zobaczmy ale arm nie ma alarma ale coś możemy zrobić Gromsner Okej okay. tu jest dźwięk. Tutaj możemy zmienić, żeby to był na przykład. Nie wiem, kolor by się mógł zmienić, czego nie chcemy. Ymm, niech jest wartość wskazywana, przy czym wartość musiałaby być wskazywana. OK, czyli tu by musiał jeszcze zmienić, jaką wartość będzie wskazywał. Nie, może być. A below no to będzie poniżej, to będzie off na przykład, że jest sygnał wyłączony, prawda. No, efekt jest tego taki, że jesteśmy teraz na off. Przekroczyliśmy wartość, no to wskazuje nam 0, bo tutaj musielibyśmy dać jeszcze czynnik, który będzie warunkował wartość 62,5. Tak naprawdę powinno być teraz przetestowane i puszczone z tej wartości przez bramkę logiczną, która tak naprawdę zezwoli na przejście tekstu. Jasne? No, mam nadzieję, że nadążacie. A jak przejdę wyżej, to się włączy dźwięk. Case G. O tak, wyświetlił mi się tekst dźwięku, a nie dźwięk. Jest zadeklarowany, żeby było jako dźwięk sound. No nie działa. Nie działa, bo musiałbym to jeszcze troszkę inaczej obejść, bo w momencie, kiedy się wyświetli tekst, to nie jest wysyłany sygnał. Ok, ale to już takie szczegóły. Widzieliście, że działa, tak? Jest G. Mieniają się, pozmieniają ustawienia. Siódemka. Hello World, i jakieś inne markery. Co tu się mamy nauczyć? Mamy noba, którym możemy sterować w writable writerem. Czyli jakiś taki kolejna bramka logiczna. Ma napisać tekst. Continue. Żaden tekst o wartości żadnej. jego tekstem będzie wartość analogowa z noba. Widzicie? I teraz. Teraz co my mamy zrobić? Digital gauge, i to co się wyświetla po prawej, i LCD. Tutaj musimy zmienić, żeby to było variable. Use this to assign a variable. I Variable to będzie wartość. Czekajcie, bo tego tutoriala nie miałem. Value val. Jaki or select val? Nie wiem jak to jest zadeklarowane. Jeszcze raz. Variables are pieces of data that can be referenced as a data type. Variable weiter zrzuca nam wartość wal, tak jest nazwana. I ona jest szczytywana z jakiejś innej bramki, którą chyba możemy zadeklarować w jakimś innym urządzeniu. Niekoniecznie w tym, co my się teraz znajdujemy. Fajnie, bo tego nie było, a tego mi brakowało. Tu jest. Variables can be created by opening up the variables window. Gdzieś tu jest variables. Tutaj mamy, widzicie? To są wartości, które mogą być oddawane w całym projekcie, jaki tutaj wykonujemy. I tutaj mamy dwa użycia. <coughs> Może wpiszmy sobie um, wartość. Albo tam raven, nie? Że raven nie, nie, nie wartość. OK. Enter. Rawo RAV, jeżeli zmieniłem RAV jako stałą, która jest zadeklarowana przez cały projekt, wówczas mogę nią manipulować w wielu różnych urządzeniach bez konieczności, zauważcie, podpinania czegokolwiek. Tutaj, na przykład, RAV zostało zadeklarowane w Digital Goat, że jego wartość jest zawsze wartością stałą, zadeklarowaną tutaj jako RAV, co znaczy, że całkowicie innymi urządzeniami. Mogę tą wartość zmieniać bez konieczności przeciągania tutaj te, tej wartości o w ten sposób. Efekt będzie tego taki sam, tyle, że oszczędza mi to bardzo dużo pracy przy niektórych poważniejszych projektach. Mogę sobie tak samo tutaj wejść w content i zmienić variable na raw, co będzie sugerowało, że pomimo tego, że urządzenia nie są ze sobą podłączone, wiecie, pinem do wartości kontentu. I tak będą mi pokazywało konkretną wartość rawo. Czemu mi tu teraz nie działa, bo zmieniłem z raw tu jest raw, a to jest jako variable raw, tak. Output, wartość analogowa. No i teraz to ja popsułem. Może przez to, że zmieniłem na val. A chyba w tamtych urządzeniach było jako val, więc tu muszę wrócić teraz nazwą. Val. Enter. Trzy użycia. Val jest jako val, tu chyba, żebym dał jako non. Nie, 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 tu musi być val. To, że no by mi nie działa. O, teraz działa. Chyba zadeklarowany jest w niektórych urządzeniach, czego nie widać, że wAL to jest wAL. Dlaczego zostało zadeklarowane tak, a nie inaczej? Trzeba by było to zmienić, bo tutaj jest prawdopodobnie powiązany z jakimś urządzeniem, tylko w serialu mamy niepełne okno. Na pewno jest opcja, żeby tutaj to lepiej deklarowało, no ale widzicie, zmieniam i na obu ekranach działa się, się dzieje się to samo, pomimo tego, że nie ma tego przyłączenia. Trudne czy nie trudne? Oj, zobaczycie, jak ja się w to wciągnę. No i mamy teraz, zobaczcie, dla hmm, zabaw. Jak skalować, jak budować. Mamy plasma, tutoriale in plasma, i jak, jak tu się pozbyć tego okna. Saving in progress. O nie, nacisnąłem F1, czyli przeszedłem chyba do menu. Z powrotem, tak. Przeszedłem do menu. Tu są takie tutoriale krótkie, które pokazują co i jak robić, ale możemy sobie też generalnie stworzyć swój własny świat. I stworzyć wszystko totalnie od zera. Zobaczcie, jak fajnie dynamicznie też wygląda menu główne. Są jakieś ruchome elementy, jakieś kółko, i przeszliśmy teraz do, do czegoś nowego. Ej, tego nie było. To do, Disclose, Discover worlds, share a device, learn sketch, play a stage world, create a device. Odkrywaj światy, dziel się urządzeniami, ucz się schematów, stwórz urządzenie. Graj na własnych warunkach. Co można robić? Eksplorować bazę, znaleźć stworzenia, co zrobione, tutorial skończony i znaleźć tą tablicę. Hm. Tego my nigdy wcześniej nie było. Jesteśmy w jakimś takim swoim pomieszczeniu. Fajnym pomieszczeniu z kwiatkiem. Dużo rzeczy pododawali. Mamy office. Mamy takie kwiatki, które też są zrobione, ale słodko. Każdy kwiatek jest ręcznie zrobiony. Łopatki takie pododawali, takie skrzydełka, świetnie to wygląda. Let's build device 101. Tutaj pododawali jakieś. Okej, okay, takie fajniejsze rzeczy. Mamy suggestion box, w którym nic nie ma. Mamy pomysły, brak. Brak pomysłów. How to run a kingdom. Moglibyśmy sobie wrzucić do, do sugestii boxa. Ciekawe czy tu wleziesz. A, 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 zbugowało się, jednak się da. No, kolizyjność powinna być lepiej zadeklarowana. W sensie urządzenia powinny się blokować. Światła możemy wyłączać, włączać. To też jest coś nowego. Panel dotykowy dodali, wcześniej tego nie było. Możemy otwierać drzwi bądź zamykać drzwi. Nowy rodzaj drzwi, zajebiste. I mamy nową wiadomość. Witaj w Plasma Laboratorium Incorporation, Junior Engineer. Zacznijmy działać. Create one, create two, create three. Mamy znaleźć trzy gdzieś tam wyrzucone różnego rodzaju skrzynki i zacząć je testować. Więc zabawy mamy sporo. Możemy wysłać feedback do twórców, jakbyśmy chcieli, albo na przykład mogę. Mogę zrobić, na Wasze polecenie, jakiś taki obszar, bądź spróbować zrobić jakieś urządzenie, jeśli chcecie. Spróbuję je zaprogramować, na swoje tam jakieś rozwiązania zrobić. I mogę Wam to wysłać. Wtedy będziecie mogli klikać send feedback i nawet w bezpośrednio w grze do mnie pisać. Tutaj mogę co zrobić? Zginczyła się kawka. A, taki mini ekspresik z gazownikiem. Wiadomo, cieczy tutaj nie ma jeszcze, ale robili fajni, fajny ekspresik. Tutaj mamy jakieś tam notatki. Dobra, w razie czego można do Discorda się odnieść. Jasne. I wiadomo, co robi to urządzenie. Zapala dwie lampki. Lampki mogę zgasić, tak? Ale trzecia lampka się nie świeci. Ale podejrzeć też nie mogę, zastanawiające. Pewnie muszę zaczekać, aż się będzie w konkretnym statusie. Zapali pomarańczowa, to muszę wyłączyć, a i za szybko. To wolno. Dawaj, dawaj, dawaj. Ostrożnie. Dobra, wyłączyłem i naciskam. Myślałem, że to jest bramka logiczna, ale udało mi się tą wartość osiągnąć co chciałem, bo wiem, jak to urządzenia działają. Mimo wszystko mam powłączane te lampki i niestety nic nie włącza. A liczyłem, że się włączy. No, szkoda. Tam, że będzie jakaś ukryta znaczka. Tutaj mamy rurki, mamy wentylator, mamy ekran, który myślałem, że za nami lekko podąża i mamy Word Browser. I teraz zobaczcie, ile tych światów już ludzie potworzyli. Naprawdę masa. Po tacie, po ilości subskrypcji, po lajkach od graczy mamy zasubskrybowane światy. Swoje światy mogę stworzyć. Mogę pokazać też szowkę z najciekawszych rzeczy typu Tech jest jakiś. Rodzaj wyjścia w sensie Escape roomy, Kolejny ball factor jako Escape Room. Mamy Spice Digger, jakiś rodzaj urządzenia do kopania. Portal Test Chamber, czyli odniesienie się do Half-Life, a konkretnie do gry. Portal, prawdopodobnie na końcu jest jakiś cake ciasto. Lead the Way, czyli urządzenie, które prawdopodobnie za nami lata. No i aż prosi się, żeby tutaj stworzyć własne światy, współdzielić, pokazać innym na kanale. Więc jeżeli macie propozycję, co ja mogę stworzyć w dość krótkim czasie, mogę, że to mogą to być obiekty, mogą to być pomieszczenia, może to być zamknięte pomieszczenie. Ja już mam jedną pozycję. Chcę zrobić dla was Escape Rooma. Jeżeli będziecie dość cierpliwi, to ja tego Escape Rooma wam spróbuję udostępnić. Powiem wam szczerze, już na ten moment, że uwaga. Ja Escape Rooma zrobiłem. Zrobiłem, nawet wysłałem go twórcom, zrobiłem go pół roku temu, bo ja w tą grę grałem pół roku temu, jak mi udostępnili. Tyle, że wprowadzili pewnego rodzaju różne aktualizacje i niestety mój save się skopał zanim zdążyłem nagrać dla was cokolwiek. I jest mi bardzo smutno z tego powodu. Kurde, windy pododawali, tego nie było. Lasery! I ja, lasery, które działają jak Proximity pewnie skaner. Zarąbiste rzeczy pododawali. A to tylko pół roku. Ponga dodali. Czy ja mogę zobaczyć, jak działa Pong? Możemy zobaczyć. Zobaczcie, tak działa urządzenie do... Proszę. Widzicie? To jest Pong. Prosta gierka do sterowania. Pyk, pyk, pyk. Mogę sobie sterować suwaczkiem. Mogę nacisnąć start, żeby grać. Wydaje dźwięk, jak się jedno z drugim zderzy. I zobaczcie, ile tu jest podzespołów. Nawet się zamula, żeby to się wczytało. Jest sterowanie renderem, czyli renderowanie obrazu. Sam renderowanie obrazu to jest aż tyle zmiennych i to się ma wyświetlać na obszarze pierwszym. Później mamy input, czyli zwykła dźwignia, która wykonuje to, że urządzenie się włącza. A następnie mamy ball logic, czyli zachowanie się samej kulki, kiedy i w jakich warunkach powinna się odbijać. Operacje matematyczne V1 plus V2 razy V3 zwróci nam wartość. Nie? Później mamy V1 plus V2 razy V3 kolejną wartość. I w oparciu o to. O, widzicie, nie będę tłumaczył bardzo dużo. Rozkminienie tych wszystkich rzeczy tak naprawdę pozwoli Wam na nauczenie się tej gry. Niemniej jednak ja jestem zawsze otwarty na, na tutaj na, na wasze propozycje, może nam się uda coś ciekawego zrobić. Odpalmy gierkę. Ja! Nawet Space Inventera zrobili. No to jest już dla mnie boskie. Mówię, grałem pół roku temu, nie było takich rzeczy. Były tylko podstawowe rzeczy mechaniczne. A tutaj dodali lasery, koks. Nawet chwytaczki pododawali. Jaki fajny robocie, który za mną podąża. tym mnie przytulić. No po prostu, za zarąbiście. Tyle chodzi, jeśli chodzi o ten odcinek. Jest bardzo długi i przyznam szczerze, ja muszę to jeszcze rozkromienić, te wszystkie zmiany, jakie tu poprowadzali, bo jest tego ogrom. Więc przebrnę sobie przez te wszystkie rzeczy, które tutaj nam twórcy dali. I no cóż. I no cóż, zacznę krawcić, zacznę tworzyć. W końcu jestem inżynierem. Więc czas najwyższy wziąć się za inżynierską robotę. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnych odcinków na kanale zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć.